Chyba znalazłem w tym roku grę. Znalazłem grę, która daje mi właściwie to, czego zawsze chciałem. To jest nic innego, jak gra, to się nazywa Sparking Zero. Dragon Ball Sparking Zero to jest taki banger. Jak widzicie, mam 5,6 godziny. Wykręciłem to wczoraj. Graliśmy z Gładem do drugiej w nocy, jak nie do trzeciej w nocy. Do trzeciej chyba graliśmy w nocy. Ta gra jest znakomita. To jest idealna chaos bijatyka. To jest idealna gra dla fanów Dragon Balla, którym, kurde, jestem. I to jest gra, dla której zwróciłem go do Tsushima. Anime gówno beka. Anime gówno, ja ci dam anime gówno. Będziemy sobie teraz to grali. Jest trochę droga, nie ukrywam. Można to złapać na jakiś Instant Gaminga trochę taniej, ale mimo wszystko jest droga. I to też jest bardzo specyficzny gatunek, który trzeba lubić. Czyli takie chaos pojedynki. Mamy tutaj, dla fanów Dragon Balla powiem, że mamy tutaj scenariusze What If, czyli co by było gdyby, co jest, to się nazywa bitwy epizodyczne. To bierze na tapet takie różne wydarzenia w fabule Dragon Balla i zależnie od tego, co zrobimy, historia idzie dalej. Na przykład Goku postanawia olać Piccolo i polecieć sam do walki z Radicem, nie? I co by było dalej? Cała ta linia się buduje potem, na przykład co by było, gdyby Zamasu zabił Goku i Vegeta, nie? My sobie pójdziemy na bitwa i trening. Jak można nie być fanem Dragon Balla? Dosłownie, nie istnieje po prostu dla mnie osoba, która nie ogląda nigdy Dragon Balla. Przecież według mnie takie osoby po prostu nie istnieją. 25 i jeszcze mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze. Dobra, Adzik napisał, skip gierki, włącz EA FC 2025. Stary, ty naprawdę olewasz Dragon Balla dla EA Sportsa, dla FIFA. Według ciebie FIFA jest lepsza Dragon Balla? Gra, która jest robiona od inniki cały czas? To jest w ogóle, Sparking Zero to jest generalnie duchowy reboot Budokai Tenkaichi 3, gry mojego dzieciństwa. Pokażę wam, dlaczego ta gra jest zajebista. Jak zobaczycie, jak ona wygląda w grze, stricte już walcząc, jakie ona ma, jakby to powiedzieć, piękne animacje, piękne efekty cząsteczkowe, to się w tym zakochacie. Jak tutaj wygląda walka, jak się ogarnie, to ta walka potrafi być tak dynamiczna, jest tyle postaci, no jestem zakochany, no jestem kurwa zakochany w tej grze. Przysięgam, dla mnie to jest gra roku, nie? Nie interesujesz się anime? To nie ma znaczenia. Oczywiście, ta gra jest o wiele lepsza dla fanów Dragon Balla. Oczywiście, więcej z tego wyciągnie osoba, która siedzi w serii, ale uważam, że nawet osoby, które nigdy nie oglądały Dragon Balla, coś by dla siebie tutaj znalazły. Da się to grać na klawie? Nie, da się na pewno, ale pewnie jakoś chujowo. I Goku jakiś dołączył, i ma Goku Blacka. Dobra. O, tutaj można wybrać mapę i damy sobie Limit Breakera. Dobra, kim gramy? Vegetą gramy? Vegeta generalnie to jest moja ulubiona postać. Ja mam jakąś słabość do postaci, które mają arki z antagonisty do protagonisty. Uwielbiam, nie? Zagramy sobie Vegetą. Tylko tutaj mamy coś takiego jak transformację. To jest Vegeta z późnej Zetki. Tutaj mamy transformację na dwie transformacje do Super Saiyana i do Super Saiyana 2, czyli do Super Saiyana 2 po prostu. I ludzie mają coś takiego, nie wiem dlaczego, że oni strasznie tryhardują i pewnie gościu od razu będzie miał jakąś formę. O Boże, wziął hita. Hit jest przejebanie trudny. To zaczynamy. Ore o matasenna. To jest moja ulubiona postać. Nawet mam taką jego zajebistą figurkę. Patrzcie, jaka to jest walka dynamiczna, nie? Trzeba się nas odładować, nie? O, czekaj, muszę spełnić ładowanie. Sterowanie w sensie. Oj, teraz trzeba nakrywać przycisk. No i przegrałem, nie? Dostał jebany. On ma postać generalnie z... Ma silniejszą postać. O kurde. On trochę mnie najebał, nie ukrywam. Graj tym dzieckiem? Jakim mam dzieckiem grać? Nie ma dzieci. A nie, są kochani za przykład, nie? Dobra, gość jest dobry całkiem. Albo ja nie ogarniam. Dawno w ogóle nie grałem w grę, która byłaby bijatyką, ale... O kurwa, co się dzieje? Ale nie 2D, nie? Bo grałem w Mortal Kombaty dużo. Ale to co innego jest całkowicie Mortal Kombaty. Ale jestem p***ego tam, ty. Pa, stary. Właśnie go wyprzedziłem. Co ty gadasz, że jestem chujowy? Ja nie rozumiem, jak wam się może taka gra nie podobać. I patrzcie teraz. Zamieniamy się w Hyper Saiyana. Przyspieszamy. Tego nie kułam akurat. Chyba wygram z nim. No nie, mam malutko życia. Na
Jak pies. Sorry, to jest gra, którą ja czekałem. Naprawdę, to jest gra, na którą ja czekałem. Wziął mocniejszą postać, jeszcze dostał w pizdę. Essa? Czy nie Essa? No chyba Essa. Ostry rewanż. Boże święty, jeszcze tym samym postacią hitem chcę grać? Jakby to wczoraj z Kubą graliśmy, to się tak darliśmy do siebie. Ale nie było toksyczności. To jest gra dosyć kompetytywna. Ale... miło się to gra. No... ale to jest śmieć, patrz jak ucieka. Bom, 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 bom. Ale mi najebał teraz. Zagraj z głazem, nie ma go teraz. Zagramy jak będzie potem. Muszę się zmienić w Prasajana, żeby jakoś wyrównać. Za chwilę też porobimy jakąś fabułkę, nie? Ominąłem zajebiście. O kurwa. O, chyba go mam. On nie ma. Dobra, musimy to lepiej odrobić. Znowu nie ma, ale śmieć. Ale spamuję jednym atakiem. Co kurwa? No i wygrał chyba. Dobra, mamy z ziomkiem 1-1. Ale do zrobienia. Mam nadzieję, że będzie chciał rewanż. Źle wszedłem w tą rundę. Chcę, dobra git. Ja to będę tryhardem, już jestem całkiem mocnym tryhardem. Kuba jeszcze grał sobie u siebie. Miał jakieś 7 godzin więcej ode mnie, ale on chyba w to dograł tak, że randomowe przyciski klikał. Ja stary siadłem raz, nauczyłem się i potem już tak grałem go. Ale potem znowu głaz się odbijał. To trzeba... modowanie, nieźle. To trzeba dobrze timeować. Teleportację za przeciwnika i tak dalej. O, ale się ping coś zepsuł. Dobra, nie da się grać. Totalnie się internet zawalił. Co, zniknął? Dostał tym, czy nie dostał? Dobra, są lagi jak... są lagi fest, nie? Dobra, jest opóźnienie, stary. Dosłownie. Ja lagi mam? Myślę, że to... mi się wydaje, że to wszyscy mamy lagi, on też ma lagi. Ale płynne granie. Slow-mo. Na razie prowadzę. Super Saiyan, włączamy Super Saiyana. No stary, jak może się komuś to nie podobać? Ja mi się wydaje, że jak tutaj mi hejtujecie, to tylko dla beki to hejtujecie. Tak szczerze. I dobijamy gnoja. Boom! Ale mu z***łem. Sajanski duch? Ale mu pierdolę! Boom! Przeżył? Czy trudniejsze od Naruto? Nie grałem w Naruto, wiesz? Ciężko mi stwierdzić. Musimy rankedy pograć, bo to są nubki. Dobra, zagramy kimś innym. Zagramy... mam Goku Blacka? Nie mam. Zagramy teraz hitem. Teraz my zagramy hitem. Lubię tego bohatera. To jest superki generalnie. Pokażemy, jak się gra hitem. O kurwa, zgra za masło. Czemu ja to zawsze przegrywam? Ja coś muszę robić źle. Ale mu pierdolę! Essa! Uniknie? Tak. Potulujemy się trochę. Uczciwy świat.
Nie, dobrze. Jestem za nim. Chyba. Ale mu pierdolne chyba teraz. Wy w ogóle ogarniacie, co się dzieje na ekranie, czy tak mam wam wytłumaczyć? Goku w Ultra? Nie, dobra, nie. Za bardzo OP postać. Weźmiemy sobie... Tym hitem mi się fajnie gra. Fajna postać. Na jedną gramy, nie? A do 15 ogółem... O, to możemy jeszcze kogoś wziąć. Weźmy sobie hita i... i Baby'ego. Co kurwa, Baby Dim gra? Co on robi? Coś czuję, że on ma pomysł na to. Że Baby Dim jest mega słaby. Jaki on ma pomysł na to? Niemożliwe, że on troluje. Co on kmini? Co to jest? Co za gówno? Baby Dim ma takie moce? O co tu chodzi, ty? To jest tak ciekawe, bo nikt nie gra Baby Dim. Zdycha już, kurwa. No znowu mnie złapał. Dziwne to jest. Summoner bez kitu. Klasik summoner. I tak mnie ładnie obił tym Baby Dim. Gohanem gra jeszcze? No przestań! Nie mogę zmienić postaci? Czemu nie mogę zmienić postaci? Powinienem móc. Nie wiem, dlaczego tak jest. A kogo on... Czyli on wziął trzy postacie. Jakiś tryhard. Tak mi się wydaje. Zdychaj, młody. Bijemy dziecko. Esa. O kurde. To będzie bolało chyba. Nie wiem, jak to działa. To nie jest postać, skoro to jest dziecko. Ale nie powiedziałbym, że ja biję, tylko kurwa on mnie bije. Zacznijmy od tego. Nie wiem, ja mam lag, ja mam stare lagi. To się ciężko się to gra. Ja ostatnio ogrywałem Xenoverse, ale walki tam totalnie nie umywają się do tego, co tutaj mamy. Też grałem Xenoversa. No, też grałem Xenoversa. Ale czytałem, że pod kątem takiego typowego zaprezentowania postaci, nie z serii, to Kakarot zrobił to lepiej. No nie wiem, stary. Ciężko mi tutaj jakby określić, bo w Kakarota nie grałem, ale w tej grze po prostu
oczarowuje mnie to, jak ten fanserwis jest tutaj dobrze zrobiony. Jakie tutaj są przyłożenie do detali, na przykład, nie wiem, jak Gohan się transformuje w tego swojego Super Saiyana 2, ten Cell Sagi, to ten piorunek jest z tyłu za nim. Po prostu masa rzeczy w tej grze robi mi dobrze, jako fanowi. Goten nie jest niepełnosprawny. A mu zajebałem! No jak on to wygrał, nie wiem. Esa? Przeskok! Ej! Teleportowałem postać przecież! No ale ta gierka to jest taki przypływ dopaminek, więc jak ktoś tam z was... Oj, co to? Jak ktoś tam ma niedobory dopaminowe, to ta gra jest idealnie dla was. Ale mu pierdolne! Ominął, fuck! Niesamowita. Nie przestajemy. Co to jest? Co za gówno ty? Ale wyrównana walka. Surprise, motherfucker! Dostał! Woo! Piccolo? Tak. Tutaj ważne jest kontrowanie i klikanie danych przycisków w dobrych momentach, nie? Jak teraz to oglądacie, to pewnie myślicie, o chuj tu chodzi, nie? Ale to idzie się w to wczuć, to jest bardzo dobrze zrobiona bijatyka. O, będzie napierdalanka. Zderzenie. Nie wiem, jak ja wygrałem, bo klikałem byle co. Nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem. Ale wygrałem w każdym razie. Teraz formujmy się. Ale go mam! Chcąc być wierny oryginałowi, to Goku w Ultra Instynkcie powinien być nie do trafienia. No tak, 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 to wiadomo. Ale... Bartok? To wiadomo, że powinien być nie do trafienia, ale mimo wszystko musimy to iść na pewną sensę, bo to jest gra. A też fajnie to zrobili, że w momencie, kiedy gracz dobrze, jak się gra w Ultra Instynkcie i gracz dobrze kontruje, to Goku nie robi bloków, tylko robi takie uniki, takie zajebiste, jak robił. Takie ciały, takie wyczute, wiecie, o co chodzi. Jeżeli ktoś ogląda, to wie dobrze. Dobra, pierdolniemy mu tym. Tylko polecałbym, jak macie kolegę, to też go namówić. Ładne animacje są mega. Efekty cząsteczkowe to są super. O, teraz mnie złapał. Bardzo generalnie to jest ojciec Goku, czyli głównego bohatera. Tępym? Co? Jeszcze kogoś ma? Bo ja mam dwóch. Chyba nie. Sorry, ja tu jestem top graczem w tej grze. Top graczem. Piękne dwa winki z rzędu. Bulbi oficjal. Ranga wyższa, ale co z tego? Przydałby się czat głosowy. Może jest czat głosowy, bym sobie powyzywał tych gości. Ta gra w ogóle bije jakieś tam rekordy popularności też na Steamie.
Ale tylko nią grami mi się morda cieszy. Ale też jestem w stanie sobie wyobrazić i przyjąć do wiadomości, że moja opinia o tej grze w dużym stopniu może wynikać też z tego, że jestem ogromnym fanem Dragon Balla, nie? Jeżeli bym nie był fanem Dragon Balla, to nie wiem, czy w tej grze bym znalazł coś takiego, co by mnie na dłuższy przyciągnęło, na dłuższy czas, nie? Ale w sumie potrzebujemy też gier, które są accurate względem i dobrze robią fanom, nie? Nie wiem, czy to fanowska manga była, czy coś, ale Gohan Beast trafił wokół w Omenie. A tutaj dodali fabułę, ja wiem, że to czynię z Dragon Ball Super. Tak, to ma te latyne zakończenia, no. A z Gohan Beastem i Goku w Omenie, to w mandze jest kontynuacja. Rzeczywiście jest taki moment, ale ja nie oglądałem, nie czytałem mangi, oglądałem anime jedynie. Czekam tylko na kontynuację w anime. Że dla mnie na przykład osoby, która zna Dragon Balla tak powierzchownie, to fajnie się to ogląda i sam myślałem, czy by nie kupić. Jest znaleziony przeciwnika. Polecałbym ci mimo wszystko spróbować znaleźć sobie kogoś, z kim mógłbyś grać, bo ja się najlepiej się bawię, jak gram z głazem. O! Kochanik. Pamiętam, była taka gra, co się nazywała Jump Force, nie? Gwiazd? To jest ten Jump Force buchujowy, bo tam też mało w takiej grze musi być dużo postaci, nie? No co robisz, gościu? Gościu nie wie, co robić, nie? On dosłownie jest tak w dupie obecnie. Adi, chłopie, Adi, weź się, kurwa. Weź ty, chłopie, idź sobie. Nie mam na ciebie czasu. Jeszcze go to ominąłem. Boże, on mnie ani raz chyba nie trafił. Gogeta? No dobra. Tutaj, co ty robisz? Okej. Patrzę to. To już nie mój problem, że pierwsza zamkę odpalił. Sparowałem go. Okay, teraz mi trochę nastukał. A i tak ciągle wygrywam, bo to jest moja dopiero pierwsza postać. Gdzie on jest? Do tego? Oj, wygrał chyba. Czy żyje? Nie. Fuck! Dobra, no. Ostatnią postać, dziękuję z tego. Ale Gogeta? Ej, jak są to coś fajnego, to woleliście Gogetę, stary, czy woleliście Vegito? O, mów, przykurwiłem. Esa? Miałeś tam jeszcze kogoś, gościu? No nie miałeś, tam przykro. Awans do D4. Gościu gra Krillanem, nie? Krillan to jest taka memiczna postać. Tyle razy ginął w serii. To pizda. Historia jest stworzona, no.
No, Krillanem będzie miał ciężko z hitem. Tworzymy historię. Czemu nie próbujemy tego, co że streamujemy? Nie no, mi się wydaje, że... Znaczy ja streamuję, Kuba czasami. No to jak znalazłeś tego streama? Ja próbuję normalnie, na lootboxie czasami coś powiem. Mam też kanał z shotami. A to jak się Virtusik dowiedziałeś o streamie? Dobra, to są... Łycy dostał... Tak w pizę. Dawno się tak dobrze nie bawiłem, serio. Na boksie mogło umknąć? Nie to. Aż to stało. Kurwa! Wykończam go. Wygrał! Mam go. Nazywa się zajebica w tej grze i to też nie jest coś takiego, że to jest takie mega proste, nie? A mu najebałem, boże, gościu. A jeszcze mam jedną postać. Jak on ma trzy postacie, ja mam dwie. I to takie całkiem mocne te postacie ma. Nie takie jakieś randomowe. Zmiana. Tylko, że w tej grze nie ma cosplay, bo ja bym na przykład z bratem pograł. Ale w pizdę dostałeś, Piccolo. Kurde, jednak warto sobie wziąć trzy postacie. Nawet na wszelki. Ty mogę się zmienić, nie? Ale mu skąd robiłem od razu atak? Zajebiście by to wyglądało na ultra szeroki? Kurwa, no to chyba tak. O, ładnie to przeklinił. Masak Kosopo. Final Flash!
S-a. Szkoda, że nie dodali wsparcie dla ultra szerokich monitorów. Ej, co ten, czemu ten gościu ma kurwa cztery postacie? Co jest grane? Przecież ja... Nie usiedzę tutaj. Stary, jestem w takim skupieniu teraz. Ma cztery, ale nie za trudne postacie. O kurwa. Elo. Nie widzę nic. Mam go. Nie widzę nic, kurwa nie widzę! Mam go, ale mu wjebnąłem. Ale go wyruchałem na koniec, o chuj! Ale mu spuściłem na koniec lanie. Nie zabił mi ani jednej postaci, miał cztery. Wystarczy już tego, gościu? Chyba wystarczy. 第6級のヒットだな。お前の時飛ばしを攻略しに来た。やれるものならやってみろ。はっ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 
On mnie próbował bić, czy był uczciwy i widział żarcze? Czego tak zruchałem? Weź go siuć. Nie ma czego szukać. Bierzemy. Bronił się. O kurwa. Ty mi możesz zrobić krzywdę. Mam go? Co to jest? To jest najmocniejszy atak? Nie, dobra. O, Broly, wujka. Jednego? Aj, przyblokował. Dobra. Nie ukrywam, leciutka panika jest grana. Nie jebie ten gościu. Na Brolim. Niedobrze, nadawał się cały. Grajemnemu, trzymamy go na dystans. Ja się robię! Zaromir! Zaromir, co ty tutaj robisz?
Co jest kurwa? Dobra, zamianka szybka. Co się dzieje w tym meczu? Nie mogę, stary... Ale kurwa, poleciałem. Nie mogę nic kontrolować, czemu ten Yajirobe jest taki szybki? Nie wiem, czy... Nie wiem. Co mnie tak napierdala tym... Co jest grane, ty? Nie wiem. Gruby mi najebał. Nie wiem, jakim cudem gruby mi najebał, nie? Nie gadaj! Jest, ominąłem to, ja pierdolę ledwo. Ja nie wiem, jak on... Nie, ja nie potrafię tak dobrze blokować tych ciosów. Mam go chyba. Oczywiście jeszcze mam. Dobra, ja hitem, hicikiem jestem dobry, gościu. Najbardziej się boję grubego, nie? Morgo! Najlepsza postać? Vegeta, oczywiście, że Vegeta. Kocham Vegetę. Okej, najtrudniejszy przeciwnik się znalazł teraz. Ja nie wiem, on tym Yajirobe jest 10 razy lepszy, kurwa, niż innymi postaciami. Co to jest grane? Co jest grane z tym Yajirobe, kurwa? Nie rozumiem. Grubego się nie da zabić. To jest, on jest jakiś... No! Jebnałem chyba. Boże, ledwo tego Yajirobe zabiłem. Ten, co teraz się pojawił przed chwilą i mnie napierdzielał, to jest jedna z najsłabszych postaci w uniwersum Dragon Balla. A gościu w nim grał najlepiej. Nie wiem, jakieś takie... Ma wolne ataki. Stary, już jestem D3? Pokazać wam, co mogę tutaj zrobić? Patrzcie to. To jest mega dobre, że takie rzeczy pozwala ta gra. Kiedy wyprodukujesz klipa pod złote Antosie? Jak to się robi? Wygrałem, tak? Czy on ma jeszcze jakąś postać? Ma jeszcze całego Vegetę?
No to czemu jak gram dwoma postaciami i grają trzema? Ja to mogę jeszcze wygrać. O, godzik. Piękna forma Vegety. I na przykład takie animacja, która się tutaj pojawia, jest 1:1 wyciągnięta z tego. Jest 1:1 wyciągnięta z filmu Broly, z chinówki. Essa. I jak polecasz Sparking Zero kupić, stary, to jest najlepsza gra, jaką grałem w tym roku. Wróć do menu głównego. Ta gra ma też tak dobre udźwiękowienie, że samo odsłuchanie tego, jakby patrzenie na kolory, na te wybuchy, to jest wszystko tak dobrze zrobione, że po prostu to ci daje taki dopływ do pamięci po prostu. Ta gra myślę, że może być niedługo używana jako te satisfying videos, które się pojawiają na TikToku, jak ktoś opowiada historię.